Cześć witam bardzo serdecznie z tej strony konti po przerwie na kanale Powiedzmy sobie szczerze dość dłuższej lorkanka nowy dodatek azurite C wjechała więc otwieramy i patrzymy co jest w środku o nie umiem nawet no standardowo nie umiem otworzyć bo w złą stronę otwieram i patrzymy co jest w środku nowy trałwik nowe karciochy nowe rzeczy nowe frakcje w sensie roboty kosmici inne rzeczy, kosmici już byli, bo Stitch jest kosmito między innymi. E, mamy co? Standardowo mamy przekładeczki. Z tego co już zdążyłem zauważyć, są to zakładki z postaciami. Kolorowe i z postaciami. Więc mamy standardowo 6 zakładek, przekładek. Do naszego pudełeczka, deckboxów i innych miejsc, w których trzymamy karty, mamy standardowo 8 busterków, Które się poprzerzucały, poprzestawiały. 2, 4, 6, 8. Będziemy patrzeć co się dzieje. Floor counter ze Stitchem, jak cała tematyka, piracki Stitch, 20 jest taka fajna, zapalona, tak więc ok. No i kosteczki, które są bardzo takie minimalistyczne, ale ładne. Ładny kolor, takie e, czytelne bardzo, o, także czytelne kosteczki zawsze spoko. E, więc. Zobaczymy, co będzie. Ostatnio praktycznie nic tu się z Orkany nie pojawia, ponieważ po prostu nie kupuję nic z Orkany. E, więc e, myślę, że ma sens takie wytłumaczenie, dlaczego nie ma materiałów związanych z Orkaną, z otwieraniem i tak dalej. E, tak więc nowy dodatek, więc jest to okazja, żeby po prostu coś otworzyć. Tak więc komu w drogę temu winczantet? Ha, fajnie by było, no, ale zobaczymy, jak to będzie. E, z tego, co widziałem, to tutaj też są puzelki. Także będziemy układać. Jim Hawkins, chyba. I lecimy, proszę Państwa. Proszę Państwa, lecimy. Ru Dawson. Juju, nie wiem czy dobrze widać, bo tak w sumie patrzę, patrzę dość dziwnie. Lead the Way, Sourbill Hercules, Donald Duck, Longboat, Jim Hawkins. pierwszy R, Chippendale. Owl Island, jako druga Rka. pierwsza lokacja. I jako foil mamy Ru. Tak więc. Lecimy dalej. Nie, nie ma co. Pierwszy boosterek pusty. No, liczę, że przynajmniej jedna legenda będzie, bo powiedzmy sobie szczerze, do trołówów nie mam za dużego farta, Jeżeli chodzi o dropy z trołów, raczej mi nie leciało ostatnio z trołwika. Z, no, z, pff, zapomniałem. Z Shimmering Sky, to akurat miałem farta, bo dostałem mu fase. A zobaczymy tu. Simba, Prepare to Board, Rafiki, Skalrock. Kolejna lokacja, Gadget Pack Range, Mr. Arrow, Tinkerbell, Aladdin, Mickey Mouse, pierwszy RAR czyli Raya, Super Rare, Mini Mouse i Training Dummy Uncommon jako foil. Tak więc mamy pierwszego Super i sześć boosterków do końca. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak bardzo ścinało jak to, jak to wygląda mi na podglądzie. Zobaczymy. U, zobaczymy czy się uda ułożyć chociaż połowę obrazka. Prince Navin, Gazelka, Biała Róża, Kakamora, i Yazarayci, fajna karta mi się podoba, Twin Fire, Dr. Delbert Doppler, Prince Navin, Skar z raszem fioletowy 6442, rasz Challenger trójka taka troszkę mocniejsza, powiedzmy, wersja tej yy, miotły, tyle że za 5, a nie za 6, ale ma Challengera, Hiro Hamada pierwszy rar, drugi rar Ambush i Mickey Mouse Common jako foil. Tak więc, legend na razie żadnych. Czwarty booster. Oj, coś się nie chcą otwierać, albo wyszedłem z prawy, bo po prostu dawno nie otwierałem. Albo ta folia jest jakaś taka grubsza. Może tak być. Good job, man. Tools. Making magic. Moana. Oglądałem ostatnio Wajane. Moana zwał jak zwał w Europie. Jest to Wajana, w Stanach jest to Moana. Tak więc oglądałem. Fajna bajka. Polecam. Helping hand. John Silver. Bellweather. Nick Wilde. Gini jako pieszerka. dość ciekawa, 4-2-4-2 when, when you play this character draw a card. Tadashi Hamada jako super rare i Gantu jako foil rare, 5-4-3-4. Nic nie robi, ale jednostka za 5, która kosztuje za 4 brzmi ciekawie, aczkolwiek przypuszczam, że średnio grywalna będzie, chociaż kto wie, może jakieś off-meta deki powstaną. No, folia jest twarda, albo dlatego, że jeszcze zimna, nie wiem. I kolejny buzelek I lecimy dalej I won't give in Pefalumps and woozles. Genie kolejny, ale tym razem inny Markowski Ben Sunglasses Merle Edmonds The Islands I Pulled From The Sea Hot Potato, pierwszy rar Kanga. Drugi rar Tygrysek I Kakamora jako foil uncommon No i jest kiepsko 5 boosterów za nami, żadnej legendy Żadnej legendy. Żadnej. Gdzie moje legendy? Gdzie mój Baymax? Na którego poluję? Niebieski Baymax, który na wejściu leczy. Dale. Alistar Cree. Very Merry on Birthday. Michael Darling. Gadget Hackwrench. Mullins. March Hare. Kakamora. Unfortunate Situation. Caloon. Peter Penneco. Super Air I Sour Bill Common. Foil. Czyli kolejny Booster bez legendy, oj karty mi zjeżdżają, rozsypuje mi się wszystko. Dwa ostatnie, no chociaż jedna, jakaś już byle jaka, żeby była, wiecie, na no, zachętę, nie? Kupuję i nie dostaje się żadnej legendy, to takie wiecie, człowiek się zaczyna zastanawiać, czy jestem sens kupować kolejne, nie? Ukulele na wina. Stitch, Periship, Złota Monetka, Jumbo Pop, Kohut, Superior Bot, Dale, Lose The Way. Goofy jako RK Jafar Super R i Genie Foil Common. Czyli znowu kupsko i Last Pack Magic, łamane przez Last Pack Tragic. Zobaczymy, dla mnie pewnie będzie Tragic. Tak jak wspomniałem, nie mam szczęścia do tych trowów. Stitch Tinkerbell, Mickey Mouse, Mr. Litwak, Amstel Hero, Gadget Hagrange, Hiro Rescue Rangers Away, Transport Pod, ponoć fajny itemek, może być ciekawy. Za darmo można się na początku tury przerzucić jedną ze swoich jednostek do lokacji za darmo. Już wspomniałem że za darmo. Hades, jego RK Nani, druga RK i Common Silver John, czyli żadnej legendy, więc e, przypomniał mi się Troll chyba z Ursuli, w którym również nie miałem też ani jednej legendy. Eee, żadnego tak naprawdę również superrera w wersji foil, więc y, ogólnie trof jest kiepski, niestety nie trafiło mi się nie za bardzo tutaj nic ciekawego, także do zobaczenia w kolejnych materiałach, zawsze na streamy, oczywiście z różnych gierek, eee, no i tyle, nie będę co przedłużać, mają.